Witam Państwa i zapraszam w sierpniowe czwartki na cykl Kino Mówi Azja, w którym obejrzymy filipiński film Druga Żona, pewnego razu w Anatolii Jaylana, japońskie Życzenie, za tydzień Urodzony Przestępca, film koreański, natomiast dziś chińska Tajemnica. I o wszystkich tych filmach będę rozmawiał z naszymi gośćmi, którymi są Janusz Wróblewski, tygodnika Polityka. Witam i Bartosz Żurawiecki, miesięcznik Kino. Dzień dobry, witam. Mam wrażenie, że wszystkie te filmy w cyklu Kino Mówi Azja z jednej strony funkcjonują na tym poziomie uniwersalnym i są dla nas zrozumiałe jako dla widzów europejskich, ale chyba te filmy jednak łączy to, że to już jest to pokolenie reżyserów, czy ta generacja kina, że które mniej jest jednak egzotyczne. Ja myślę, że ta egzotyka jest w naszych głowach. To znaczy, to my wymuszamy na nich, żeby oni opowiadali o sobie tak, jak my ich widzimy, co jest oczywiście nieprawdą. Natomiast to, co wyróżnia te filmy, jest to, że oni mówią w swoim imieniu, własnym językiem, w sposób absolutnie niezmitologizowany i nie sztuczny. Ludzka psychika, ludzkie problemy są wszędzie jednakowe. Oczywiście kulturowo, obyczajowe warunki są wszędzie inne. I te filmy to pięknie podkreślają. Tą inność, a jednocześnie wspólnotę przeżyć, które nas łączą z tymi ludźmi. Ja protestuję przeciwko takiemu mówieniu, że kiedyś to było kino egzotyczne. Nie, oni po prostu kiedyś inaczej byli przez nas postrzegani, a dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj dociera do nas zewsząd możliwość oglądania tamtych filmów. I to jest wspaniałe, że te filmy są naprawdę na wielkim artystycznym poziomie i są fascynujące pod każdym względem. Ja myślę, że to też jest takie kino kompletnie już pozbawione kompleksów, na przykład wynikających, nie wiem, z jakiejś kolonialnej przyszłości, prawda? To jest takie kino, które też się posługuje no, takim globalnym językiem kina. Znaczy, to jest takie już pokolenie, które się wychowało na tym wszystkim, co prawda, niesie ze sobą kino amerykańskie, europejskie i co jakby w sposób bardzo łatwy i swobodny internalizuje do opowiadania o tej lokalnej rzeczywistości. Także zgadzam się z tobą, że jest to takie kino, do którego w ogóle nie należy przystawiać jakiejś kategorii egzotyki, czy tego, że oglądamy jakichś dziwnych ludzi w dziwnych sytuacjach, ale to też jakby oddaje, myślę, zmieniający się pewien podział w świecie, tak? To znaczy tak. To, że wraz no, chociażby z turystyką masową, jakby te rejony przestają być dla nas jakąś taką baśniową krainą, o której nam opowiadają, prawda, ci żeglarze. Tylko to jest coś, co właściwie możemy sami przenieść, doświadczyć, przenieść się w przeciągu kilku godzin. Także, no, ale jeżeli już mówiąc o tym takiej wspólnocie jakiegoś tego kina azjatyckiego, to ja myślę, że tego tutaj też nie ma, ponieważ no, to jest tak, jakbyśmy zaczęli opowiadać, jaka jest wspólnota kina europejskiego. Azja jest przecież kontynentem. Gdzie Czesi, gdzie Polacy, tak, gdzie Hiszpanie, Portugalczycy, no co ich nas łączy? Nic nas nie da się tego sprowadzić, prawda, do jednego prostego mianownika. A Azja jest przecież jeszcze kontynentem znacznie większym. Natomiast jeśli ja miałbym już tak, prawda, próbować uogólniać, myślę, że w tych filmach jest większy może niż w kinie, nie wiem, europejskim czy amerykańskim, postawiony nacisk na takie kwestie etyczne. Mhm. Znaczy tam ciągle ta kwestia etyki, jakichś takich wyborów, które musi podejmować jednostka i oceny tych wyborów, tam ciągle jest to silniejsze niż gdzie indziej. Jestem zajęty, oddzwonię. Film Tajemnica, który jest określany jako film dysydenta Jelu, ale co to właściwie we współczesnych Chinach oznacza filmowy dysydent? Dlaczego on nim miałby być? To jest ciekawe pytanie, ponieważ właściwie to jest reżyser, który od samego początku, czyli od swojego debiutu, jeszcze w latach 90. ma problemy z cenzurą. Jego pierwszy film, Weekendowy kochanek, został na 2 lata zatrzymany na półce. I właściwie już każdy jego kolejny film spotykał się jakby niemalże automatycznie z reakcją chińskiej cenzury. A potem przyszedł film Letni Pałac, który reżyser wysłał wbrew woli chińskich władz na festiwal w Cannes. No i ten film, w związku z tym, że właśnie on podjął taką dysydencką decyzję, dostał 5-letni zakaz robienia filmów. Ale jak widać, świetnie ten zakaz omija. Jego kolejny film Noce wiosennego upojenia także trafił do Cannes. Teraz właśnie nakręcił filmy Tajemnica. I nakręcił
tylko w Chinach. I nakręcił go w Chinach. I to jak państwo zobaczycie, nie jest bynajmniej film niskobudżetowy, czy jakiś undergroundowy. Prawda, jest to film, w którym mamy sceny bardzo spektakularne wypadków. Czyli widać, że tam jakiś budżet jest w to zaangażowany. Powiedzmy, dlaczego te filmy wzbudzały taki protest władz? Debiut, o którym powiedziałeś, był bardzo mocnym takim powiedzeniem o problematyce społecznej. To był film o człowieku, który wychodzi z więzienia, spotyka się ze swoją byłą narzeczoną, a wszystko to jest pretekstem do tego, aby opowiedzieć o nocnym życiu, no takiej troszkę nielegalnej działalności szemranej z szarej strefy współczesnych Chin. To wzbudziło niepokój, że nie należy takiej rzeczywistości pokazywać. Kolejny film, o którym wspomniałeś, czyli Letni Pałac, on dotykał problemu placu Tiananmen i rewolucji, która się wtedy odbyła. I ten ostatni z kolei film, przedostatni film zrealizowany w trakcie tego 5-letniego zakazu, opowiada o homoseksualistach. Mhm. Też temat bardzo kontrowersyjny i zakazany obyczajowo w kulturze mainstreamowej chińskiej. To powiedzcie, bo rozumiem, że właśnie, że nie chodzi tylko o względy czysto polityczne, tylko ta polityka jest rozwiązana z obyczajowością, bo jednak w tych filmach, jak rozumiem, również w Tajemnicy jest jednak wątek erotyczny dosyć, czy taki podwójnego życia jest mocny, więc rozumiem, że tutaj cenzurowane jest też pokazywanie takich Chin seksualnych, których nie wypada zdaniem władz pokazywać, tak? To znaczy Tajemnica powstała w 100% jakby legalnie za pieniądze chińskie i nie ma tutaj niczego, co by się spotkało z krytyką ze strony cenzury chińskiej. To jest film autentycznie mainstreamowy. Mm. To jest w zasadzie thriller, też erotyczny thriller, ale taki bardzo łagodny erotyczny thriller. I wszystko, co w nim jest, nie wzbudza w żaden sposób tych kontrowersji. Jedyna rzecz, która może do nas jako osób z Europy nie trafiać jako sprawa związana z kontekstem tego filmu, to jest to kwestia właśnie prowadzenia dwóch rodzin przez jednego, ale głównego bohatera tego filmu, a to się wiąże z zakazem posiadania więcej dzieci niż jednego. Czy Tajemnica jest tylko thrillerem? To znaczy, czy reżyser Ye Lu już mu się stępiły pazury i wyprodukował coś komercyjnego, czy tam jednak jest coś jeszcze pod spodem? Nie, jest. Znaczy, to jest w ogóle jakby mój ulubiony film z tego zestawu azjatyckiego, powiem od razu. Ja zresztą lubię tego bardzo reżysera, bo on, powiedzmy sobie, że on zawsze miał takie predylekcje do kina gatunkowego, czy to wykorzystywania właśnie gatunku kina noir, thrillerów, prawda, jakichś takich opowieści sensacyjno-kryminalnych. Ale ja myślę, że to jest ten film, który właśnie pod płaszczem takiej opowieści z tajemnicą, z dreszczykiem, no jest bardzo taką silną krytyką społeczeństwa klasowego, które obecnie istnieje w Chinach. Jakby no tego, że tam pieniądz stał się właściwie tą główną wartością i właściwie wszystko można kupić, łącznie z życiem ludzkim właśnie za te pieniądze. Takiej obłudy, o której ty wspomniałeś, omijania prawa, tego, że mamy właśnie tych ludzi, którzy no są w stanie kupić sobie wszystko, łącznie z usługami rodzinno-erotycznymi, prawda? Także ja myślę, że tutaj ten wymiar krytyki społecznej, ale też takiej etycznej jest bardzo silny dla mnie w tym filmie. Tylko, że z drugiej strony właśnie ta problematyka, o której wspomniałeś, jest ściśle związana z generacją reżyserów młodszych niż Zhang Yimou czy Chen Kai-ge, którzy właśnie o tym opowiadają od początku. Dlatego też ta szósta generacja jest najczęściej jakby w tej chwili właśnie cenzurowana, ale oni jakby do tego podchodzą inaczej, dlatego że dla tym doświadczeniem pokoleniowym właśnie była masakra na placu Tiananmen, a także polityka Deng Xiaopinga, który otworzył się na Zachód, wprowadził kapitalizm, zaczął te wszystkie reformy i spowodował powstanie tego strasznie klasowego społeczeństwa, w którym są miliarderzy i gigantyczne ilości po prostu bezrobotnych, bezdomnych ludzi, którzy po prostu przymierają głodem. To jest kraj ogromnych kontrastów. W związku z tym szósta generacja o tym opowiada. Panie Tong, proszę spojrzeć. Tu jest ojciec kierowcy. Szycha, szef Wang Ming Corporation. I coś jeszcze.
To słuchajcie, ale to na zakończenie już tajemnicy, bo jednak ten problem omijania decyzji władzy, czy jakiegoś takiej gry z nią, jakoś strasznie mi się kojarzy z tym, co się działo w Iranie, kiedy powstawało to wielkie kino znane nam z festiwali, a też co chwilę się okazywało, że to są filmy, które w samym Iranie są zakazane i tak dalej. A to z kolei mi się kojarzy z Polską, to znaczy z okresem PRL-owskim, kiedy z jednej strony państwo wykładało pieniądze na filmy, które jednak trafiały na półki albo trafiały na festiwale. Czy to skojarzenie jest słuszne? Jest absolutnie pełna analogia. Tak? Absolutnie pełna analogia. To znaczy ci twórcy z szóstej generacji właśnie korzystają z dotacji państwowych, ale tam jest bardzo dużo prywatnych, niezależnych pieniędzy i producentów, którzy po prostu wykładają te pieniądze na budżety. To też często jest tak, że to nie są czyste pieniądze, tylko brudne pieniądze. To służy jako pralnia. Więc tam są bardzo skomplikowane sytuacje, ale są też możliwości tworzenia niezależnie od budżetów państwowych. Tego nie było. W PRL-u też nie mieliśmy, prawda, dostępu właściwie do koproducentów zagranicznych, którzy tutaj Francja, prawda, jest koproducentem filmu Tajemnica. Mają takie furtki, które tak, często nie mogliśmy uciekać na jakiś Hongkong, żeby tam, prawda, robić swoje. A też a propos Iranu, ja myślę, że tutaj sytuacja jednak nie jest paralelna, ponieważ Panahi, prawda, który jest takim najgłośniejszym przykładem reżysera, który dostał wyrok po prostu w Iranie, między innymi wyrok zakazu robienia filmów. Jednak na festiwalu w Berlinie pojawił się jego nowy film, ale jest to film robiony jednak bardzo pokątnie, prawda? Telefonem komórkowym, kręcony w domu przy pomocy przyjaciół. No tutaj w przypadku Tajemnicy, no to jak sami państwo zobaczycie, budżet jest nieproporcjonalnie inny. Którego nie dało się komórką nakręcić w ukryciu. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy na film Tajemnica.